W 1964 roku dostałam się na studia do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na filologię polską. I gdy zaczęły się wydarzenia marcowe w 1968 roku, byłam już wtedy na czwartym roku studiów. Dowiedzieliśmy się od kolegów z prawa, bo wtedy był Wydział Prawa, to była filia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Prawa mieścił się przy ulicy Bankowej i od kolegów, koleżanek dowiedziałam się, że prawo organizuje manifestacje. Mieliśmy się zebrać wszyscy przy ulicy Bankowej i stamtąd ulicą Warszawską 3 maja mieliśmy iść na Plac Wolności i tam manifestować. Wybrano Plac Wolności, bo kolegom się wydawało, że nas będzie trudno wyłapać. Tam od Placu Wolności odchodzi wiele uliczek: Matejki, Sądowa, Gliwicka, dawna Zawadzkiego, dziś Sokolska, więc w razie czego mielibyśmy możliwość ucieczki. Kiedy doszliśmy do Placu Wolności, okazało się, że wszystkie uliczki są zablokowane budami milicyjnymi. No i zaczęto nas pałować. Także w zasadzie ucieczki nie było, ponieważ ja w tym czasie znajdowałam się w pobliżu kina Przyjaźń, więc raz kolegą z roku, z Leszkiem Faberem i innymi, ale nie znałam tych osób, nie pamiętam. Przypuszczam, że to byli z Wydziału Prawa. My schroniliśmy się w kamienicy przy tym kinie Przyjaźń. Dzisiaj tam jest chyba Urząd Stanu Cywilnego i mieści się też chyba, to jest chyba siedziba rzemieślników śląskich. W każdym razie schroniliśmy się w tej kamienicy na dole. No i jakaś pani, chyba z pierwszego piętra, tak mi się wydaje, chociaż trudno mi teraz powiedzieć, zbiegła do nas i mówi: słuchajcie, zaraz was tu wyłapią, bo przez okno widzę, że jest obława i wyłapują wszystkich, pakują do tych but milicyjnych i chodźcie, schronicie się u nas. I nas było może 5, może 7 osób. Schroniliśmy się u tej pani. No, przesiedzieliśmy do późnego wieczora. Ona potem z pieskiem wyszła na spacer i mówi, że już nie ma ani patroli milicyjnych, budy wszystkie odjechały i możemy wyjść. I my tak pojedynczo bądź w dwójkę wychodziliśmy. Ja z Leszkiem wyszłam. Na drugi dzień na zajęciach umówiliśmy się, że spotkamy się wszyscy pod domem prasy w Rynku Katowickim i mieliśmy mieć z sobą egzemplarze Trybuny Robotniczej, żeby je palić. Ja wtedy mieszkałam przy ulicy Młyńskiej, więc blisko dosyć mieszkałam i z tymi egzemplarzami Trybuny podpalaliśmy, no i rzucaliśmy w kierunku domu prasy. No i krzycząc: prasa kłamie, bo takie były ówczesne hasła. Nie było żadnych innych haseł. Chodziło tu przede wszystkim nam o wolność prasy, no i żeby wypuszczono tych, których aresztowano w Warszawie. Jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy, kto został aresztowany. No, też dosyć szybko nas spacyfikowano. Ja mieszkałam zaraz na początku ulicy Młyńskiej, wynajmowałam pokój, więc pobiegłam do domu, ale potem wieczorem widziałam, że pobito jakiegoś chłopaka, który leżał w bramie. Pomogła mu się jakoś ogarnąć. No i spotkała wszystkich studentów, którzy byli złapani, dosyć duża fala represji. Relegowano z Wydziału Prawa studentów. Wiem, że z Akademii Ekonomicznej to wtedy chyba za bardzo nie uczestniczyła. Była to dosyć czerwona Akademia Ekonomiczna i tam studenci były tylko jednostki w zasadzie, które uczestniczyły, ale nikogo nie znałam z Akademii Ekonomicznej. Natomiast z naszego wydziału, z filologii polskiej, zaczęto też
szykanować wiele osób. No, o mnie i o Leszku akurat nie wiedziano. Natomiast koleżanki chyba były spisane i miały później nieprzyjemności. Domagała się milicja i władze uczelni, żeby je zrelegować. Natomiast muszę powiedzieć o pięknej postawie pana docenta wówczas Zabierowskiego, który był naszym dziekanem, obronił te wszystkie osoby. Nikt z filologii polskiej nie poniósł konsekwencji. No i tak skończyliśmy studia.